Siema, tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj zabieg T2, T3 w pszenicy ozimej oraz w pszenżycie ozimym. W tym celu używam Priaxora w dawce 0,75 litra. Priaxor zawiera dwie substancje czynne, piraklostrobinę oraz fluksapyroksat. Są to dwie różne grupy chemiczne, striobiluryny oraz karboksyamidy. Grupa striobiluryn są to substancje, które mogą przedłużyć nam wegetację, taki efekt zieloności, nazwijmy to. I mam nadzieję, że nie będę musiał wykonywać dzięki temu środkowi zabiegu T3 dodatkowego, takiego już pod koniec czerwca. Ale zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała na polu. Oprócz tego dokładam 300 rubrika, czyli epoksykonazol, żeby wzmocnić, bardziej ochronić ten kłos przed fuzeriozą, krzem, zakwaszanie to swoją drogą oraz środek owadobójczy Superkill 500 EC. Superkill zawiera cypermentynę. Tak, zgadza się. Zawiera cypermentynę. Będę go stosował w dawce około 50 ml na hektar z powodu wylęgnięcia się młodej skrzypionki. Znajdujemy się już na plantacji pszenżyta ozimego. Oprysk będzie wykonany tutaj na trzech odmianach. Na odmianie Trapero, Preludio oraz Meloman. Oraz pszenicy ozimej Hondia, Advokat i Patras. Zabieg ten wykonuje się, zabieg fungicydowy T2 teraz jest wykonywany z myślą o rdzach, o septoriozach, o mączniaku. Mączniaka w tym roku akurat nie ma zbyt dużej presji, jednak pojawiły się już jakieś pojedyncze ślady DTR. Na tę jedynkę został stosowany był tutaj prochlora z dawce 0,8 litra oraz cyflufenamid. Minęło już ponad 30 dni od zabiegu, więc mam po prostu prawo ten oprysk, już ten zabieg puszczać nam. Są dość duże różnice między odmianami, jednak jak będzie ich promowanie, zobaczymy podczas żniw. Jednak będę chciał też zrobić taki filmik, zobaczymy, jak sobie będą radzić po tym zabiegu poszczególne odmiany, tak za 30 dni. Zobaczymy, jak zachowa się zdrowotność tych roślin, czy będą jakieś problemy, czy nie będzie problemów. I zobaczymy po prostu efekty. Tutaj ta plantacja została założona 21 września. Jak to ja, no chciałem popróbować sobie popatrzeć, jak odmiany będą się różne tutaj zachowywały. W zeszłym roku byłem mega zadowolony z odmiany Trapero. W tym roku ona wygląda zupełnie inaczej. Mamy zupełnie inne warunki. I no przede wszystkim zboża są w tym roku niskie, bardzo niskie w porównaniu do ubiegłego sezonu wegetacyjnego. O, opuszczę. No i niestety no, brakuje wody. W zeszłym roku tej wody był dostatek. No a jak będzie w tym, zobaczymy. Najbardziej mi się w tym momencie podoba odmiana Preludio. Najlepiej przezimowała, nie było widać żadnych oznak jakichś uszkodzeń po mrozie. Ogółem rośliny są zdrowe. Tutaj na tych plantacjach, ta plantacja jest założona po rzepaku ozimym, więc no nie powinno być tutaj żadnych problemów z chorobami podstawy źdźbła i nie było takowych. Jest tutaj od 3 do 5. Zresztą widać co pewien czas na polu takie mocne przeżgi, gdzieś po prostu
brakuje tej wody. Jak teraz jedziemy na dół, też tam będzie piach, będzie od razu to widać. Najgorsza jest tam ta góra, gdzie właśnie zaczynałem to pole, ten film na tym polu, ponieważ tam jest piach, tam jednak na górze jest glina, na zboczu jest piach i ściąga nam zawsze dajmy na to sprzęt. I na skraju, ja nie nagrywałem początku, nie objeżdżałem naokoło z włączoną kamerą z tego powodu, że ja zawsze mówię różaniec na tym skraju, bo skraj jest tak, jest dość tam stromo, niebezpiecznie i raz, że ściąga sprzęt, dwa, że jest bardzo nierówny ten teren taki, mówię, piach zazwiany z gliną i to tak nie wiadomo czasami, jak ten sprzęt się zachowa. Ale tutaj wjechaliśmy na piątą, nawet szóstą klasę i od razu widać, że rośliny są o wiele słabsze. No i też jest ten problem z tymi tutaj właśnie zostawianiem tych lans, bo z jednej strony jest górka, z drugiej strony jest dołek i niby tylko 27 metrów, gdzie nie gdzie przyhacza. Tutaj po prawej stronie mamy odmianę meloman. Ona się ładnie prezentuje na dole, ładnie się prezentuje na górze. Jednak niestety, ale tutaj na tej glinie, było bardzo wymoknięte. Ja myślałem, że tutaj w ogóle po zimie nic nie zostanie, bo te rośliny były w bardzo, bardzo słabej kondycji. Muszę wziąć wyżej. W bardzo słabej kondycji niestety. No ale coś tutaj się wybroniło. Jakieś pojedyncze pędy wypuściło. Odmiana trapero jest gęściejsza, czyli bardziej była odporna na te warunki panujące, te wilgotnościowe. Lepiej to przetrzymała. No i mówię, no zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądało ostatecznie w zbiorniku. I miejmy nadzieję, że w końcu popada, bo jeżeli no nie popada, no to będzie dupka w lada. Rośliny, pochwy liściowe pękają, ale no jeszcze nie kwitną. Co do przężyta, bo ogólnie no nie powinno wykonywać się zabiegów fungicydowych w kwitnącym życie. Co do przężyta i do pszenicy, no tutaj są zawsze kontrowersje, czy wykonywać zabieg, czy nie wykonywać zabiegu. Ja w pszenicy tam, że tak powiem, się nie cykam. Jak jest potrzeba, to jadę.